Cześć, witajcie dzisiaj w sektorze gości. Polski kulomiot, wicemistrz Europy z Berlina, Konrad Bukowiecki. Cześć. Witam, cześć. Jak bardzo zmieniło się twoje życie przez ostatnie 4 lata? Ojej, bardzo, bardzo, bo tak naprawdę od 4 lat ja tak trenuję na poważnie, tak? Czyli nie jest to już zabawa, tylko są to ciężkie treningi i tak naprawdę podporządkowanie całego życia pod sport. Wywiady, autografy, prośby o zdjęcia wspólne. Przyzwyczaiłeś się już trochę do takiej popularności? Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe w moim przypadku. Nie jestem jeszcze chyba na tyle popularny, żebym nie mógł sobie spokojnie wyjść i czegoś zjeść na mieście. Natomiast faktycznie jest to zauważalne, jest to coraz częściej zauważalne, ale tak jak powiedziałem, nie jest to uciążliwe. Mówisz, że 4 lata temu zacząłeś tak na poważnie trenować. Wtedy właśnie wywalczyłeś tytuł Mistrza Świata Juniorów w Stanach Zjednoczonych. To był taki przełomowy moment w twojej karierze? Myślę, że tak, bo też jakby wtedy zaczęły się nie dość, że pierwsze takie faktycznie duże sukcesy, jeśli chodzi o juniorów, to też pojawiły się z tego jakieś tam pierwsze pieniądze, już zacząłem inaczej patrzeć też na ten sport. Dodatkowo ja byłem jeszcze licealistą, więc wtedy, kiedy jakoś tam zacząłem jakieś te pieniądze zarabiać, to też było kompletnie inaczej, bo moi koledzy musieli brać tam, powiedzmy, pieniążki od rodziców na fryzjera czy na cokolwiek, a ja już miałem ten komfort wtedy, że nie musiałem o nic prosić. Tak. I media, ogólnopolskie media zaczęły pisać na twój temat, zaczęły się kilka miesięcy później porównania do Tomasza Majewskiego. Ty lubisz być do niego porównywany? No lubię, nie lubię. No, to jest wielka postać i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w historii całego sportu, bo zostać dwukrotnym mistrzem olimpijskim 4 lata z rzędu, więc no, to jest mega, mega postać, dodatkowo świetny facet, więc bardzo miłe są te porównania, natomiast ja chcę być jakby kojarzony sam ze sobą, nie z Tomaszem Majewskim. Tomek Majewski miał, jak wspomniałeś, 2 złote medale olimpijskie, 2 razy rzędu na igrzyskach. Ty zaczynasz kolekcjonować coraz bardziej wartościowe medale. To porozmawiamy o tym ostatnim. Mistrzostwa Europy w Berlinie, srebrny medal. Jaki wymiar ma dla ciebie ten sukces dzisiaj? No przede wszystkim to jest mój pierwszy medal imprezy seniorskiej na otwartym stadionie i to jest bardzo fajne. No Michał Haratyk w tym roku jest naprawdę w niesamowitej formie, więc żadna ujma to jest dla mnie, że przegrałem z Michałem. Tym bardziej fajnie, że we dwóch Polaków stanęliśmy na 2 najwyższych stopniach podium, jeśli chodzi o właśnie te mistrzostwa. A Michał był w twoim zasięgu, czy nie? Bo ta różnica była niewielka, tam 6 centymetrów. Faktycznie, no 6 centymetrów, ale no, to równie dobrze ja mogę powiedzieć, że faktycznie mogłem pchnąć te 6 centymetrów dalej. Zarówno Michał może powiedzieć, że też mógł pchnąć dalej. Było jak było, skończyło się tak, że Michał był pierwszy, a drugi. Cieszę się z tego, uważam to za ogromny sukces na pewno. A jak wyglądają wasze relacje? Wy jesteście przyjaciółmi, kumplami, po prostu kolegami zwykłymi z reprezentacji? Bo z jednej strony jesteście kolegami z reprezentacji, a z drugiej strony no, rywalizujecie ze sobą i to jeszcze o te najwyższe laury. Jesteśmy bardzo dobrymi kolegami. Myślę, że nasz kontakt jest mega, mega dobry. Na zawodach zawsze motywujemy się nawzajem i tak jak powiedziałem, bardzo, jeśli już naprawdę faktycznie miałem przegrać w tym Berlinie, to cieszę się, że przegrałem z Michałem, a nie z kimś innym. Wszystko jest jakby między nami okej. Na rzutni podczas zawodów też jakby rozmawiamy ze sobą, poprawiamy te swoje błędy, kiedy nie ma z nami trenerów, więc jest naprawdę w porządku. Przynajmniej dzięki temu, że wygrał, mogliście razem zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego podczas ceremonii, czyli stojąc na drugim stopniu podium, mogłeś się poczuć jako złoty medalist. Z tym naszym Mazurkiem było różnie w Berlinie. Mieliśmy chyba drugą dekorację, jeśli chodzi o Polaków i ten hymn był naprawdę fatalnie zagrany, zaśpiewany nawet. Później już się to zmieniło, później już była zagrana sama melodia, więc było ok. Natomiast no, nasz hymn pozostawiał wiele do życzenia. Mogli wam wręczyć mikrofony, zaśpiewalibyście lepiej. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno. Ale tak szczerze, nie żałowałeś trochę, że to nie ty masz złoto wtedy, podczas tej dekoracji? Trochę tak. Znaczy, wiadomo, że jeździ się po to na takie imprezy, żeby wygrywać, tak? Więc z jednej strony drugie miejsce to jest przegrana. Natomiast ja wolę mówić, że ja wygrałem srebro niż przegrałem złoto, więc no tak jak mówię, przegrać z Michałem w tym roku, no to jest tak naprawdę żaden problem, bo jest naprawdę w bardzo wysokiej formie i ta jego forma nie dość, że pcha bardzo daleko, to bardzo regularnie i cieszę się, że udało mi się zbliżyć do niego, bo tak jak powiedziałeś, przegrałem tylko 6 centymetrów, więc to nie jest dużo. Była szczególna satysfakcja, że na niemieckiej ziemi de facto w Berlinie pokonaliście faworyta gospodarzy we dwóch?
No to na pewno był jakiś dodatkowy smaczek, bo widać było, że Dawid Sztorle jest naprawdę w dobrej formie, a poza tym ten doping z trybun go bardzo niesie, bo było naprawdę bardzo dużo ludzi na stadionie i wtedy, kiedy on został wyczytywany, kiedy miał wejść do koła, naprawdę wrzawa na trybunach była ogromna i widać, że kibice byli bardzo za nim. Natomiast co było fajne, to to, że my, zarówno Michał, jak i ja, jak wchodziliśmy do koła, też widać było, że kibice nam pomagają. Mało tego, jak robiliśmy rundę honorową po tym, jak już się skończył konkurs, jak się okazało, że faktycznie mamy te dwa medale, robiliśmy rundę honorową wokół stadionu i dostawaliśmy owacje na stojąco od wszystkich kibiców, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ładne zachowanie.